dobre, wartościowe rzeczy. LGBT i zerwany kłos w kinotece, no tamta. Bardzo ciekawy i brzemienny nasze serce. Do pełnej nadziei też gratulujemy twórcom wszystkim, którzy angażowali się w to budowanie tego konkretnego dobra. Mamy nadzieję, że i nam przyjdzie w udziale w tym czy w innym kinie tak zobaczyć ten piękny film, fabularny film o Bogusławie Dekarii. Jako postscriptum, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. Chcielibyśmy powiedzieć, że trwają rzeczywiście starania nad tym, aby film można było zobaczyć w regularnej dystrybucji kinowej. Nie jest to proste. Wielkie katolickie, chrześcijańskie filmy, jak na przykład Pasja Melagiczona, miewały swoje trudności. I tutaj nie jest prosto. Czynimy o to starania. Będziemy o tym informować i na Facebooku naszego filmu, i na witrynie internetowej, a także w mediach toruńskich Radio Maria. Także prosimy jeszcze o cierpliwość. Uczynimy wszystko i wierzę, że opatrzność nam w tym pomoże, a ludzie nie przeszkodzą. Mówię to z pełną wyrazistością, że film zobaczy jak najwięcej ludzi i że on będzie jakby przyczyniał się na większą chwałę Boga i pożytek ludzi. Bardzo dziękuję. Był z nami pan Witold Ludwik, który napisał scenariusz, jest reżyserem filmu Zerwany kłos. Dziś o 18:00 w Kinotece w Pałacu Kultury przy placu Defilad 1. Zapraszamy, Króli na Chryste. Zawsze i wszędzie. Drodzy Państwo, to jeszcze na zakończenie tej rozmowy warto jest wierzyć w teledysk Zerwanego kłosu. My usłyszymy tylko tą piosenkę. Również tekst ułożył pan Witold Ludwik, a wykonuje go śpiewa pani Zofia Nowakowska.
W Radio Maryja trwają aktualności dnia. Naszym gościem jest pani poseł, pani mecenas Małgorzata Wasserman. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Pani poseł, wiele rodzin, część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej jest przeciwna prowadzeniu ekshumacji. 17 rodzin nawet przesłało list do pana prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o powstrzymanie ekshumacji bliskich. Dzisiaj na Wawelu dojdzie do ekshumacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony. Jak pani odnosi się do tego sprawy? Bo pewnie to nieproste. Pani też straciła swojego ojca, pana świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Pamiętamy też jego postawę, chociażby jako właśnie parlamentarzystę czy ministra, który był bardzo zdeterminowany, gdy zabiegał o naszą ojczyznę. Proszę ojca, ja prezentuję tutaj postawę od całego początku, czyli przeszło 6 lat taką samą. To znaczy dla mnie jest to oczywiste, że musi, czy musiało wtedy w tamtym okresie dojść do ekshumacji ofiar wszystkich. Takie są przepisy i można tylko zadawać sobie pytanie przez te 6 lat, dlaczego w przypadku tej katastrofy polska prokuratura kompletnie zlekceważyła obowiązujące przepisy w Polsce. Proszę pamiętać, że żadnym wytłumaczeniem dla prokuratury ówczesnej nie było to, że w Rosji wykonano lub nie, bo to jak je wykonano, to może być może za dużo by było powiedzieć, że to są wykonane sekcje. Polska prokuratura wszczęła własne postępowanie, a co za tym idzie, miała obowiązek zgodnie z polskimi przepisami przeprowadzić wszystkie możliwe dowody bezpośrednio, czyli samodzielnie. Z jakichś przyczyn, łamiąc przepisy, nie dokonała sekcji po powrocie ciał do Polski. Potem, jak pamiętamy, to było 6 lat przepychania się, że te ekshumacje i sekcje muszą być przeprowadzone i w końcu przyszedł ten moment. To jest bardzo bolesna kwestia, ale to jest absolutnie po pierwsze konieczne, a po drugie wymagane przez prawo. No bo dziś prokuratura uznała, że niezbędne jest przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy, których ciała nie zostały spopielone. Wskazują na błędy i braki w rosyjskiej dokumentacji. Dlaczego takiego kroku nikt nie podejmował 6 lat temu, jak pani... To ja powiem więcej. Nie tylko nie podejmowano tego kroku, ale mając pełną świadomość, ówczesna prokuratura jakby brnęła w to błędne stanowisko, dlatego że jak zaczęły spływać dokumenty sekcyjne, między innymi spłynęły te dokumenty dotyczące mojego ojca, ja prokuraturze pokazałam w sposób bezsprzeczny, że te 90 kilka stron, które przyszło z Rosji, to jest coś pisane na kolanie. To nie jest pisane na podstawie sekcji, tylko ktoś siedział w gabinecie i pisał, co mu przyszło do głowy. Prokuratura, nie mając argumentów do dyskusji ze mną, przeprowadziła, jak Państwo pamiętacie, już ponad 5 lat temu ekshumację i sekcję zwłok mojego taty, przy czym to na marginesie za chwilę opowiem, że wprowadziła mnie w błąd i po prostu mówiąc wprost mnie oszukała co do badań, które miała wykonać, a których nie wykonała, ale do tego zaraz dojdziemy. Następnie zaczęły spływać kolejne dokumenty i prokuratura je analizowała i okazywało się, że w zasadzie w każdym tym pliku są błędy, mniejsze, większe, bardzo duże. Co zaczęła robić prokuratura? Zamiast zdać sobie sprawę z tego, że nie do obrony jest teza, że sekcje zostały wykonane i oni dysponują ich wynikami, zaczęła po kolei te rosyjskie dokumenty słać do biegłych, żeby biegli określili, czy to jest prawidłowo sporządzone, czy nie. I biegli określili w 90% że to w ogóle jest jakaś jedna wielka pomyłka, że one po pierwsze zawierają same błędy, po drugie są sprzeczne ze sztuką, generalnie nie nadają się do tego, żeby uznać je za dokumenty wiarygodne. Co robiła prokuratura wojskowa? Zabierała tą opinię biegłych, wyłączała wątek i słała do prokuratury cywilnej o wszczęcie postępowania, bo ktoś poświadczył nieprawdę w dokumencie sekcyjnym. I teraz nie chcę skłamać, ale chyba kwota, którą prokuratura wojskowa wydała na te opinie, do opinii, to jest kwota w milionach złotych. Czyli prokuratura miała na bieżąco pełną wiedzę, że nie dysponuje sekcjami wykonanymi prawidłowo i ekspertyzami na ich
Mało tego, ja cały czas powtarzam nieustannie, że nawet gdyby sekcje były prawidłowo wykonane w Rosji i te dokumenty byłyby prawidłowe, to prokuratura zdecydowała się na wszczęcie własnego śledztwa w Polsce. A co za tym idzie, miała obowiązek respektować zasady bezpośredniości, czyli bezpośrednio wykonywać te dowody i rosyjskie ekspertyzy by jej z tego nie zwalniały. No właśnie, a co politycy? Bo można powiedzieć, czasem to jest na zlecenie, bo ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiaj politycy, to też taka gra polityczna, że próbuje się cały czas grać katastrofą smoleńską, ale jak powinien się zachować polityk w takiej sytuacji? Bo to nie jest kwestia nacisków, tylko tak jak pani cały czas mówi i czego my się domagamy, prawdy. To nie jest, że my chcemy rzucić komuś czy jakąś po twarz, czy oczernić go, albo spowodować, no nie wiem, jakieś trudności między Polską a Rosją, tak? Bo nawet do tego się niektórzy przymierzają, że nie wiadomo, co my chcemy, jaką awanturę wszcząć. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że po 6 latach słuchania wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej na temat tej katastrofy i nie tylko, już przyzwyczaiłam się, że nie ma takiej obrzydliwości, której oni nie są w stanie wypowiedzieć z własnych ust. Po pierwsze, że oni od początku bronią tej tezy, że było wszystko w porządku. Po drugie, bronią nie do obronienia poglądu Millera, że jego raport ustalił, jakie były przyczyny katastrofy. I teraz tylko zastanawiam się, czym oni się kierują. To znaczy, czy z jednej strony to są te wypowiedzi, które w ówczesnym okresie czasu wybrzmiewały, że przecież pogorszymy sobie stosunki z Rosją, jak ustalimy prawdę, czyli są gotowi za cenę prawdy, oddać prawdę za cenę relacji z Rosją, która jest zawsze była trudna, dlatego że relacje pomiędzy państwami to nie jest kwestia ukłonu, to jest kwestia pewnych interesów. Politycy Platformy tego nigdy nie rozumieli. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że proszę nie zapominać, że tutaj czołową osobą, jeżeli chodzi o mówienie nieprawdy przodującą, była ówczesna minister zdrowia, a potem premier Ewa Kopacz. No przecież jeżeli prześledzimy jej wypowiedzi odnośnie tych badań sekcyjnych i tego wszystkiego, no to aż po prostu bym powiedziała, że to jest nie do uwierzenia, że parlamentarzysta może po prostu mówić tak wprost nieprawdę. To jest kolejna rzecz. Natomiast oni są w stanie powiedzieć najgorszą podłość i przykrość, właśnie robiąc z tego walkę polityczną. Ja do tego przywyknęłam przez przeszło 6 lat jako córka, jako strona, jako osoba bliska, ale też jako prawnik. I tutaj też są takie wypowiedzi pojawiające się, które są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, jak na przykład wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, który w błąd wprowadza rodziny, jak i opinię publiczną, mówiąc o tym, że na tę decyzję prokuratury można się zażalić. No, podstawowa znajomość kodeksu postępowania karnego wskazuje na to, że na tę decyzję nie ma zażalenia. I teraz pytanie jest takie, czy to jest kwestia tego, że ktoś jest tak bardzo niedouczony, czy też jest to kolejne wrzucenie kamyczka do tego, żeby tymi rodzinami grać, żeby jakby tutaj pobudzać je do pewnej aktywności, zamiast współczuć im i w ciszy i w spokoju po prostu pozwolić prokuraturze obecnej naprawić te błędy, do których dopuściła ówczesna prokuratura, jak i rząd Platformy Obywatelskiej, bo nie zapominajmy, że również kwestia badań sekcyjnych powinna być istotna dla raportu wytworzonego przez Państwową Komisję Badania Wypadków, ale jak się okazało, im to nie przeszkadzało w żaden sposób, że oparli się na dokumentach poświadczających nieprawdę. Pani mecenas, pani poseł, w tym roku planuje się przeprowadzić 10 ekshumacji, pozostałe w przyszłym roku mają zakończyć się do końca roku. No i pani mówi jeszcze później same badania, tak? Czy one od razu będą podejmowane? W jakim to trybie będzie ta praca podejmowana? Tutaj prokuraturze, obecnej prokuraturze krajowej udało się dokonać, bym powiedziała, rzeczy niesamowitej, dlatego że oni pozyskali medyków sądowych z całego świata. To są ludzie, którzy spotykają się na konferencjach naukowych, na różnych sympodiach i oni po prostu, no jak doszła w tą, jakby do tej grupy ta informacja, że w Polsce będą tak ważne badania przeprowadzane, to oni wyrazili zgodę. To są czołowe nazwiska, jeżeli chodzi o medycynę sądową na świecie.
To jest jedna kwestia. Druga sprawa, prokuratura uzyskała zapewnienie, że najważniejsze laboratoria będą badały te próbki, które zostaną pobrane. Mogę sobie wyobrazić, że to będzie trwało, natomiast to rzeczywiście daje gwarancję międzynarodową, gwarancję tego, że to będzie zrobione poprawnie i rzeczywiście wynik tego będzie niezmiernie trudny do zakwestionowania. Ja nie wiem, jaki on będzie, ale wydaje się, że tak pozyskanie biegli gwarantują najwyższy poziom. Chciałem zapytać jeszcze o komisję śledczą, której pani jest przewodniczącym. Komisja do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Czytałem gdzieś takie informacje, że no, czy z tego wynikać może, pewnie to są dopiero początki, ale pani też czyta dokumenty cały czas, czy ktoś roztoczył parasol ochronny nad Amber Gold, no bo to ta sprawa bardzo nabrzmiała, tak, i uderzyła w wielu, ale pewnie no, takie, a nie inne działania rządzących mogą powodować, że takich spraw, tylko trochę mniejszych, które krzywdzą ludzi, które też w jakiś sposób rujnują gospodarkę, czy rujnują czyjś portfel, jest więcej. Proszę ojca, na pytanie, czy był parasol ochronny i kto go roztaczał, to pewnie jeszcze za wcześnie. Ja pewne swoje analizy i przypuszczenia mam, natomiast no, oczywiście nie mogę ubiegać faktów, dopiero wnioski pełne będą po przeprowadzeniu pełnego postępowania. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć z całą stanowczością, że jakby poparto moim doświadczeniem i wiedzą, że nie jest możliwym, aby małżonkowie tą firmę wymyślili, założyli i skutecznie prowadzili przez 3 lata. To po prostu było niemożliwe. Jesteśmy po pierwszych przesłuchaniach prokuratorów, którzy nadzorowali pracę referentki. Referentka nie stanęła przed komisją. Od czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ja tylko przypomnę, że kwestia powołania komisji rozpoczęła się w czerwcu, to tak na marginesie. Przebywa na długotrwałym zwolnieniu. Będziemy kierować wniosek o jej badanie przez biegłych lekarzy, kiedy może stanąć przed komisją. Natomiast obraz pojawił się po prostu żałosny, to znaczy nie wykonano poprawnie ani jednej czynności od 2009 roku do czerwca 2012 roku. I żaden z prokuratorów przesłuchiwanych nie był w stanie wskazać jednej poprawnie wykonanej czynności w tym postępowaniu. No to jest wręcz niemożliwy do wystąpienia zbieg okoliczności, tym bardziej, że nie zapominajmy, że ta sprawa i osoba Marcina P. i Amber Gold to była, pozostawała w zainteresowaniu mediów od samego początku. W aktach postępowania, i to też jest wiedza powszechna, występują artykuły, czy są artykuły prasowe, gdzie w styczniu 2010 roku dziennikarze szeroko pytali ówczesną prokuraturę w Gdańsku o tą sprawę, więc trudno powiedzieć, że to była mała, nieznacząca sprawa, która umknęła z pola widzenia i że no, w jakiś sposób udało się Marcinowi P. tutaj liczyć na przypadkową bezczynność prokuratury. W tym tygodniu mamy zaplanowane dalsze czynności, w zasadzie do połowy grudnia liczymy, że w największej części zakończymy wątek wymiaru sprawiedliwości, ten początkowy, bo na pewno on później będzie wracał przy każdym kolejnym postępowaniu, bowiem dzisiaj mogę już to powiedzieć z całą stanowczością, że rzeczywiście po wybuchu tej afery w sierpniu 2012 roku pewnie Państwo pamiętacie, jak zarówno prokurator generalny, premier, jak i ministrowie mówili o tym, jakie to oni wyciągną konsekwencje do winnych tej afery. I rzeczywiście przeprowadzono dziesiątki postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i karnych. No i tutaj duże zaskoczenie, nikt nie jest winny. I na pewno będziemy się tym postępowaniom przyglądać. Co za tym idzie, działania prokuratury będą nieustannym naszym zainteresowaniem. Bo nieraz też słyszymy takie głosy o zasadności powołania komisji śledczej, ale jeżeli pani prokurator, która niedawno była przesłuchiwana, tak, była szefowa prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, Marzenna Majstrowicz, powiedziała, że no to sprawa nietypowa, tak? Przyznała, że prokuratura w niektórych kwestiach popełniła błędy, a pani mówi, że to błędy od 2009 do 2012, więc pytanie, za co ci ludzie dostają pieniądze, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków, jeżeli pozwalają na coś takiego?
To jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, natomiast ja myślę, że co już widać na samym początku pracy komisji, u wielu osób powstał w tym momencie ogromny strach. Dlatego, że jak wybuchnęła ta afera i było przez miesiąc dość głośno na ten temat i tak jak mówię, ten wszczęto te postępowania, które rzekomo miały doprowadzić do pokazania winnych i wskazania za tą aferę oraz ich ukarania, to mogę Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy efekt jest taki, że gdzie nigdzie znajdziemy jakieś pojedyncze małe upomnienie, no to na tym się skończyło, cała reszta są, wszyscy są niewinni. I jak patrzę dzisiaj na jakość, jak wyjaśniano to, że doszło do tej afery, nawet nie samą aferę, no to wie Pan, wie ojciec, jako prawnik mogę powiedzieć tak, że takie postępowanie po raz kolejny no, trudno szukać w innych prokuraturach. W związku z tym nie dziwię się, że dzisiaj może zapanować powszechna epidemia choroby i wielki strach, bo my to po prostu będziemy pokazywać. I to jest, jesteśmy to winni nie tylko tym 18 tysiącom ludzi, którzy być może bezpowrotnie utracili swoje pieniądze, ale całemu społeczeństwu, dlatego że ma ojciec rację, mówiąc o tym, że aparat państwowy bierze co miesiąc pieniądze za swoją pracę. Jeżeli ten aparat jest kompletnie niewydolny, to w związku z tym po pierwsze odpowiadają za to przełożeni, bo oni kierują tymi jednostkami czy tymi urzędami, a po drugie rzeczywiście jakby no nie ma sensu utrzymywać rzeszy urzędników, która jest kompletnie nieudolna. Pytanie, czy tylko nieudolna, czy też otrzemy się o niedopełnienie obowiązków, na które tutaj ewentualną reakcją może być no, wszczęcie postępowania z artykułu 231 choćby. Dziękuję bardzo pani mecenas, pani poseł za rozmowę. Szczęść Boże, dziękuję, pozdrawiam. Wytrwałości życzymy. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Zarzuć. Naszym gościem była pani poseł Małgorzata Wasserman. Gościem jest pan poseł Piotr Uściński. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie pośle, pan profesor Bogdan Chazan powiedział, klauzula sumienia nie jest przywilejem. Nie można zmuszać lekarza do realizacji świadczeń niezgodnych z jego przekonaniami, z jego systemem wartości. Dzisiaj panowie też zaproponowali, był na tej konferencji również pan profesor Bogdan Chazan, konferencję na temat w obronie sumienia. Jest też strona, pod którą nawet można podpisać petycję, petycja, która też pomaga nam w obronie dobrego imienia pana profesora Chazana, ale też i wierności sumienia przysiędze Hipokratesa. Tak, dzisiaj w Sejmie zachęcaliśmy na konferencji prasowej Polaków, żeby podpisywali petycję w obronie dobrego imienia profesora Chazana, którą złożymy na ręce samorządu zawodowego lekarzy, którzy pewnie będą do samorządu zawodowego lekarzy trafi petycja, pod którą podpisy zbierają środowiska aborcyjne, jakieś feministyczne i chcą pozbawić profesora Chazana możliwości wykonywania zawodu lekarza. Jest to bardzo bulwersujące. No i w związku z tym akcja w obronie profesora Chazana. Zbieramy podpisy właśnie na stronie wobroniesumienia.pl. Można taki podpis złożyć, aby stanąć w jego obronie. W
obronie w ogóle sumienia każdego lekarza czy każdego Polaka, bo nikogo nie można zmuszać do tego, żeby działał wbrew swojemu sumieniu, a nie wiadomo dlaczego po tych 2 latach praktycznie, od kiedy sprawa wyrzucenia profesora z warszawskiego szpitala była głośna, po tych 2 latach wciąż profesor jest atakowany za swoją postawę niezłomną. A pytanie, do kogo kierujecie? Czy tego do samorządu zawodowego lekarzy? Tak, bo faktycznie tam będzie ewentualnie jakieś postępowanie prowadzone, ale... Chociaż to nie samorząd zawodowy lekarzy będzie przywracał pana profesora do pracy, czy tak, wynagradzał to, co mu uczyniono. Bo tutaj postępowanie toczy się przed sądem pracy, które pan profesor wytoczył o przywrócenie go na stanowisko pracy dyrektora szpitala w Warszawie. To zupełnie inna sprawa. Natomiast tutaj raczej jesteśmy przekonani, pewni tego, że nie będzie profesor w żaden sposób pozbawiony prawa wykonywania zawodu, bo byłoby to niezgodne z polskim prawem, z polską konstytucją. Artykuł 53 polskiej konstytucji zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. W związku z czym niezależnie od tego, czy w ustawie jest klauzula, są te klauzule sumienia, lekarze mogą je stosować, ale nawet gdyby nie było, to i tak każdy obywatel może zasłonić się sumieniem przed działaniem niezgodnym z jego wewnętrznym nakazem woli, nakazem sumienia. I tutaj żadne prawo niższego rzędu niż konstytucja tego nie może zmienić, bo konstytucja nam to gwarantuje. Prawo, które przecież jest prawem naturalnym i prawem człowieka. Bardzo dziękuję za ten głos. No, próbujmy też i pomyślmy o tym, jak my przyczyniamy się do wolności sumienia. Może i my moglibyśmy taką petycję podpisać i ująć się za profesorem Chazanem. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Piotr Uściński. Dziś miała miejsce w Sejmie konferencja prasowa w obronie sumienia. Sprawa dotyczy pana profesora Bogdana Chazana. Chciałbym jeszcze na zakończenie aktualności zachęcić do wysłuchania głosu pana ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej. Mówi, że w tym tygodniu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Wojska terytorialne są najtańszym sposobem zwiększenia liczebności armii i zdolności obrony kraju, podkreślał dziś szef MON-u pan minister Antoni Macierewicz. Jak państwo zapewne wiecie, w tym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Ustawy, która formułuje podstawowe zasady, a także zawiera wszystkie elementy związane ze strukturą organizacyjną, liczebnością oraz niezbędnymi na to funduszami. Wojska Obrony Terytorialnej kraju będą kolejnym rodzajem sił zbrojnych kraju, 5. dokładnie rodzajem sił zbrojnych kraju, po wojskach lądowych, morskich, siłach powietrznych i siłach specjalnych. Pan pułkownik Kukuła, który został mianowany dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, dowodził dotychczas jednym z głównych komponentów właśnie sił specjalnych. Teraz będzie dowodził Wojskami Obrony Terytorialnej kraju. Podobnie jak wszystkie siły rodzaje sił zbrojnych, tak samo Wojska Obrony Terytorialnej kraju, ich dowódca mianowany przez prezydenta na wniosek ministra obrony narodowej, podlega ministrowi obrony narodowej. Ponieważ ta sprawa wielokrotnie była dyskutowana w sposób świadczący o braku zrozumienia struktury wojska, chcę przypomnieć, że wszyscy żołnierze Wojska Polskiego są podlegli ministrowi obrony narodowej, nie tylko dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej kraju w tym roku obejmą 3 brygady sytuowane w województwach białostockim, województwie rzeszowskim, a także
na Podlasiu będą równocześnie utworzone 4 bataliony Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, 3 brygady i 4 bataliony Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, obejmujące w tym roku mniej więcej 3000 żołnierzy. W przyszłym roku będzie to 18 tysięcy żołnierzy. Do roku 2019 chcemy, żeby Wojska Obrony Terytorialnej Kraju liczyły 53 tysiące żołnierzy. Już sama ta liczba dorównująca 1/3 obecnemu stanowi Armii Polskiej wskazuje i uzasadnia, iż musi to być odrębny rodzaj sił zbrojnych kraju, ale także zadania, które przeznaczamy Wojskom Obrony Terytorialnej Kraju, które będą związane ze współdziałaniem z wojskami operacyjnymi, a przede wszystkim nasycaniem terenu i współdziałaniem ze społecznością lokalną i władzami administracyjnymi społeczności lokalnej. Odpowiednie regulacje ustawy sprawiają, że Wojska Obrony Terytorialnej Kraju będą szczególnie współdziałały ze strukturami paramilitarnymi, które wchodzą w skład odpowiednich ministerstw, związane są z odpowiednimi ministerstwami, jak Ministerstwo Infrastruktury między innymi, ale także ochrony środowiska i inne, w ramach których istnieją struktury paramilitarne. Tyle wstępnych uwag w tej sprawie. Jeżeli są wątpliwości, a takie podnoszono, dotyczące finansów, wskazujące, że te finanse mogłyby ograniczyć finanse przeznaczone na modernizację sił zbrojnych, chcę podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy od ponad 10 lat po raz pierwszy zostaną wydane wszystkie pieniądze, jakie zostały w budżecie przeznaczone na modernizację sił zbrojnych Armii Polskiej. Nie ma konfliktu między zwiększonym budżetem związanym z naszą obecnością w NATO. Jak Państwo wiecie, o ponad 1 000 000 000 zł zwiększony został budżet w zeszłym roku po to, żeby Polska wydawała na zbrojenia, na modernizację między innymi 2% liczone w skali natowskiej. Zauważył to także prezydent elekt pan Donald Trump, wskazując na to, że Polska jako jeden z 4 krajów poza Stanami Zjednoczonymi wydaje 2% na modernizację, na zbrojenia. Otóż w żaden sposób te pieniądze, jakie będą wydane na Wojska Obrony Terytorialnej Kraju, nie będą kolidowały z koniecznością realizowaną nadal modernizacji Armii Polskiej, która ma swój program niezależny od Wojska Obrony Terytorialnej Kraju. On jest realizowany w tym roku i zostanie także zrealizowany w roku przyszłym. Wojska Obrony Terytorialnej Kraju są niewątpliwie najtańszym sposobem, trzeba to podkreślić jednoznacznie, zwiększenia armii i zwiększenia jej zdolności obrony kraju. Wszyscy specjaliści, od niemieckich, angielskich po amerykańskich, podkreślają, iż jest to najlepszy sposób odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, które tak dały się wyznaki wolnemu światu na skutek agresji Rosji, Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. I warto podkreślić jeszcze jeden czynnik. Wojska Obrony Terytorialnej Kraju są odpowiedzią na powszechne dążenie, zwłaszcza młodzieży, ale nie tylko, po prostu Polaków, którzy widząc zagrożenia, jakie narastały z zewnątrz kraju, uznawali, że trzeba tworzyć struktury paramilitarne i wspomóc Wojsko Polskie. Wyciągnęliśmy rękę, sprawdziliśmy, że te dążenia i działania spontaniczne, przejawiające się w strukturach paramilitarnych, zostaną ujęte w strukturę wojskową, staną się częścią hierarchicznej struktury wojskowej. To była wypowiedź pana ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, który dziś na konferencji mówił, że Wojska Obrony Terytorialnej są najtańszym sposobem zwiększenia liczebności armii i zdolności obronnej naszego kraju. Bardzo dziękuję, to były aktualności dnia. Uwaga, bractwo świętego Jana Pawła II.
Najbliższe nasze spotkanie formacyjne tu w Toruniu w sobotę 26 listopada po mszy świętej o godzinie 18. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też, byście Państwo obserwowali informacje dla Bractwa i o Bractwie na portalu Radia Maryja, zakładka Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. I tam dojdziecie Państwo do Bractwa. Najbliższe następne uroczyste przyjęcie do Bractwa ze złożeniem przyrzeczeń przez następnych kandydatów w niedzielę 11 grudnia na mszy świętej o godzinie 12 w naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Do innych kandydatów, którzy nie mogą przybyć, wyślemy listy z odznakami Bractwa i sami Państwo to przyrzeczenie złóżcie najlepiej w kościele, prywatnie, przed Najświętszym Sakramentem. Kontakt i informacje pod adresem mailowym sanktuarium@radiomaria.pl oraz telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Jest godzina 14. Słuchają Państwo Radia Maria. Przed nami wiadomości. Przedstawią je Karolina Kania i Piotr Zembrzuski. Ruszyła zbiórka podpisów w obronie profesora Bogdana Hazena. To odpowiedź na inicjatywę środowisk liberalnych i feministycznych, które chcą mu odebrać prawo wykonywania zawodu lekarza. 2 lata temu profesor Hazen został odwołany na wniosek władz Warszawy ze stanowiska dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny. Wtedy, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił zabicia dziecka nienarodzonego. Teraz organizacje związane z lewicą i feministkami chcą doprowadzić do odebrania mu prawa wykonywania zawodu. Profesor Bogdan Hazen podkreśla, że to, co się obecnie dzieje, ma 2 podstawowe wymiary. Z jednej strony chodzi o wywołanie burzy, chodzi o drugą odsłonę tego zamętu medialnego i tych ataków, które miały miejsce 2 lata temu, tak? A z drugiej strony jest to oddziaływanie także na opinię społeczną. Moim zdaniem jest to wstęp do działań mających na celu jeszcze większe ograniczenie klauzuli sumienia. Klauzula sumienia, wolność sumienia nie może być nieograniczona. No, muszą być pewne ograniczenia w interesie społeczeństwa, ale powinny być one tak rzadkie, jak tylko możliwe. Boję się, że to jest wstęp do działań mających na celu zmianę prawa w kierunku na przykład możliwości zabijania dzieci chorych już po urodzeniu, nie tylko przed urodzeniem. Petycję w obronie profesora Bogdana Hazena można drukować, a także podpisać na stronie www.wobroniesumienia.pl. Jak podkreśla Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które organizuje akcję, chodzi nie tylko o osobę profesora Hazena, ale także wszystkich lekarzy, którym próbuje się łamać sumienia. Z Warszawy dla Radia Maryja mówiła Zuzanna Dąbrowska. Listy z podpisami poparcia dla profesora Bogdana Hazena trafią do najważniejszych jednostek samorządu lekarskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze dziś umowę na dostawę 2 małych samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Chodzi o maszynę Gulfstream G550 wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym oraz dokumentacją techniczną. W przetargu na samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie wpłynęły 2 oferty. Jedna od francuskiej firmy, która zaproponowała 16-miejscowe samoloty Falcon 7X, a także amerykański z 16-miejscowymi samolotami G550. Jest to krok w dobrą stronę, tak sfinalizowanie transakcji ocenia Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny pisma Skrzydlata Polska. Po 2021
2010 roku. Myślę, zmarnowano okazję do tego, żeby zainwestować w sprzęt we spółku, no i obecny rząd te zaniedbania naprawia. Znaczy, tak naprawdę to zaniedbania sięgają bardzo wielu lat. Gdzieś tak około 90 roku zaczęło się mówić o zakupie nowych samolotów dla spółku, no i chwała Bogu, po 20 latach jest wreszcie decyzja. Jeśli chodzi o jakość, to Gulfstream jest samolotem, nazwijmy go przyzwoitym, nie jest samolotem z najwyższej półki, nie jest też samolotem tanim, mówiąc kolokwialnie, byle jakim. To jest bardzo solidna konstrukcja, używana w wielu państwach do przewozu, między innymi najważniejszych osób w państwach. Pod koniec sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej informowało o rozpisaniu przetargów na małe i średnie samoloty dla osób na najwyższych stanowiskach w państwie. Dwa małe samoloty resort chce utrzymać do połowy listopada 2017 roku. Mają to być maszyny zdolne pokonać dystans co najmniej 5000 kilometrów. Dziś będzie można zobaczyć niezwykłą pełnię Księżyca, tak zwany superksiężyc. Naturalny satelita Ziemi będzie miał zarówno pełnię, jak i przejście przez najbliższy naszej planecie punkt swojej orbity. Jak podaje NASA, następnym razem Księżyc znajdzie się tak blisko Ziemi dopiero w listopadzie 2034 roku. O tym, kiedy i w jaki sposób zaobserwować niezwykłe zjawisko, mówi Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium. Księżyc najbliżej Ziemi będzie mniej więcej przed 15 naszego polskiego czasu, ale wtedy jest jeszcze jasno, no więc musimy poczekać. No właśnie, aż zapadnie zmrok. Gdy Księżyc jest w pełni, ustawia się dokładnie przeciwnie do Słońca. W takim razie poczekajmy aż do zachodu Słońca. Gdy Słońce będzie chowało się pod horyzont, no to my odwróćmy się zupełnie przeciwnie o 180 stopni i popatrzmy na drugą stronę horyzontu. Gdy Słońce zajdzie, powinien wschodzić Księżyc. Pod warunkiem oczywiście, że mamy otwarty horyzont, najlepiej gdybyśmy byli nad morzem. Wtedy ten horyzont jest wycięty jak nożem, prawda? Wtedy to jest najlepszy moment na zaobserwowanie tego zbliżenia Księżyca i tego właśnie zjawiska zwanego superpełnią. Także obserwujmy, zobaczmy, co się będzie działo. Natomiast około 2 tygodnie po superksiężycu, 27 listopada, będziemy mieli do czynienia z największym w tym roku oddaleniem Księżyca od Ziemi. Znajdzie się on w odległości ponad 400 tysięcy kilometrów. We Wrocławiu polscy piłkarze rozegrają dziś mecz towarzyski ze Słowenią. Na murawę nie wyjdą jednak Robert Lewandowski, Kamil Glik i Łukasz Piszczek, którzy dostali wolne. Przeciwko Słowenii zagra dwóch bramkarzy po 45 minut. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka liczy, że drużyna biało-czerwonych podczas dzisiejszego meczu da z siebie wszystko. Wierzę gorąco w to, że zawodnicy, którzy zarówno wyjdą w podstawowym składzie, będą grali na 100% swoich możliwości, a może dodadzą jeszcze więcej, bo wiemy doskonale, że aby nawiązać walkę z najlepszymi, mówię tutaj w kontekście eliminacji, mówię tutaj w kontekście o Mistrzostwach Świata, to trzeba tym bardziej wyznaczać nowe granice, jeżeli chodzi o własne możliwości. I jak do tej pory, właśnie tak było. Ostatni mecz naszej drużyny pokazał, że ten potencjał jest bardzo duży. Towarzyski mecz we Wrocławiu będzie już 6. pojedynkiem w historii piłkarskich reprezentacji Polski i Słowenii. Bilans dotychczasowych jest nieznacznie korzystny dla biało-czerwonych, którzy po 2 razy wygrali i zremisowali oraz doznali jednej porażki. Początek meczu Polska-Słowenia o godzinie 20:45. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Dziękczynienie za dar wieczystej adoracji w wykonaniu młodzieży. O godzinie 18:20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Tomasik, pasterz diecezji radomskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat przebaczanie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Systematycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
ksiądz dr habilitowany Wiesław Przygoda z Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrowolamskiej w Skarżysku Kamiennej. Mieszkańców Skarżyska Kamiennej i okolic, a także całą rodzinę Radia Maria serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Drodzy Państwo, jak wiemy, w sobotę 19 listopada, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach będzie miał miejsce jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa na Króla i Pana. W uroczystości udział wezmą kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym pan prezydent Andrzej Duda i pani premier Beata Szydło. Episkopat Polski kieruje również zaproszenie do wiernych. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zaproszeni są wszyscy wierni, także ze środowisk polonijnych na całym świecie. Dlatego zapraszamy serdecznie, by w tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyć osobiście, a tych z Państwa, którzy nie będą mogli, zachęcamy do udziału w uroczystościach za pośrednictwem Telewizji Trwam i Radia Maryja. Uroczysty akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana rozpocznie się nabożeństwem o godzinie 10. Następnie będzie miała miejsce konferencja Jego Ekscelencji księdza biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. W samo południe sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, przewodniczący zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Raz jeszcze zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu. Tego dnia bądźmy razem. Przed nami, drodzy Państwo, modlitwa popołudniowa, modlitwa w ciągu dnia, liturgia godzin. Telefony do studia dla tych, którzy chcą też tą modlitwę współprowadzić. 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56 lub telefony w naszej rodzinie. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe 536 600 100 i 536 600 200. Korzystamy z tomu czwartego, część tydzień pierwszy mamy. Stwór zapotężny wszystkich rzeczy to hymn, strona 505 i psalmodia, no, strona 543, antyfony i psalmy. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani ma na imię? Barbara. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen, alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnij Twoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki.
Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z klasztra. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy? Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowały nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Powstań, Panie. Osądź sprawiedliwie narody. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, zabraknie wybawcy. Boże mój i Panie, jeśli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie zniepiłem mego wroga, niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów. Powstań na sąd, któryś zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność według Twej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, osądź sprawiedliwe narody. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny. Zbawia ludzi prostego serca. Bóg jest dla mnie tarczą. On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy. Bóg co dzień pałający gniewem. Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, łuk napnie i w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne. Sporządzi swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie, brzemienny jest udręką i podstęp rodzi. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował. Złość jego wróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego. Stale śpiewam imieniu Najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny, zbawia ludzi prostego serca. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną. Na zgromadzeniach będę błogosławił Ciebie. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Ja dziękuję za wspólną modlitwę z ojcem Grzegorzem. Pozdrawiam serdecznie ojca i modlących się z nami. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Kolejny czas naszej wspólnej modlitwy to godzina 15. Wtedy razem odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, w naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła w Toruniu w każdy wtorek odbywa się nowenna do świętego Jana Pawła II. Widzimy i cieszymy się z tego powodu, że coraz więcej osób bierze w niej udział. Modlimy się za Kościół, Ojczyznę oraz w tych intencjach, które pielgrzymi podają w Księdze Próśb lub drogą internetową. Aby jeszcze bardziej umożliwić mieszkańcom Torunia i pielgrzymom udział w tej nowennie, wprowadziliśmy dodatkową godzinę nowenny, to jest 11:30, tuż przed mszą świętą, pół godziny przed mszą świętą. I tak, nowenna jest odprawiana w każdy wtorek, po mszy świętej porannej o godzinie 7:00, w południe o 11:30, potem msza święta oraz o 17:30 przed wieczorną mszą świętą. A więc w każdy wtorek nowenna do świętego Jana Pawła II. Zapraszamy czcicieli tego naszego wielkiego rodaka, wielkiego świętego do udziału w nowennie. Także we wtorki zapraszamy, uwaga, babcie i dziadków, aby modlić się w intencji dzieci i wnuków
o silną wiarę zwłaszcza dla nich. Po mszy świętej o godzinie 12 w kaplicy adoracji zawsze będziemy odmawiać różaniec w każdy wtorek o jedność rodzin i dobre wychowanie